Cześć, tu Krzysiek Basel, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy o nowym aparacie bezusterkowym dla twórców treści, dla youtuberów, czyli Sony ZV-E10 Mark II. O tym aparacie dużo się mówiło w plotkach i w końcu jest Sony ZV-E10 Mark II, czyli druga odsłona aparatu z wymienną optyką, z matrycą APS-C, który został stworzony specjalnie dla tych wszystkich, którzy chcą tym sprzętem nagrywać wideo, ale nie robić tego w sposób mega profesjonalny, tylko raczej właśnie na YouTube'a, gdzieś na social media, może jakieś live streamy czy vlogi z podróży. Idea tego aparatu jest taka jak w poprzedniku, ale zrobiono to o wiele lepiej. Czyli mamy malutki korpus, leciutki korpus, który jest prosty w obsłudze, który ma tutaj całą masę guzikologii ułatwiającą nam jego obsługę. Mamy też wbudowany mikrofon kapsułowy wysokiej jakości stereo, mamy odchylany ekran, a w środku matryca APS-C. Do tego mamy małe obiektywy, mamy cały zestaw akcesoriów, jak na przykład ten grip tutaj do vlogowania. No i właśnie, czym ten aparat w takim razie się różni od swojej pierwszej wersji? Różni się naprawdę sporo. Zanim przejdziemy do technicznych aspektów, zaczniemy od tego, co interesuje całą masę twórców, jak ja, czyli od ceny. Ten aparat co do założenia ma być niedrogi i ma otwierać drogę do tego, żebyśmy w sposób prosty, jasny mogli sobie wejść w świat nagrywania wideo w klasy wyżej niż smartfon. No i poprzedni kosztował naprawdę niedużo, bo ten aparat kosztował normalnie bez promocji około 3500, w promocji nawet poniżej 3000 można go było kupić. Ten aparat jest droższy, kosztuje około 5000 zł. Ja dokładnie tej ceny jeszcze nie znam w złotówkach, bo nagrywam to dużo przed jego premierą, ale możecie sprawdzić tą cenę w linku na dole dokładnie, jak ona została przeliczona. No i właśnie, czy to jest dużo czy mało taki aparat? O tym wam powiem na koniec. Natomiast sprawdźmy zatem, dlaczego ta cena jest wyższa. Co tutaj zmieniono? Cały korpus jest utrzymany w bardzo podobnej stylizacji co poprzednik, natomiast jest to inny korpus jednak, przeprojektowany, co widzimy też po jego rozmiarach i wadze. 10 mm grubszy, jest też trochę szerszy, natomiast waży 295 gramów, jeszcze sprawdzę, tak dokładnie, 295 gramów, więc o 4 gramy mniej niż jego poprzednik. Myślę, że te proporcje są bardzo fajne, bo to, że jest grubszy, sprawia, że ten aparat po prostu lepiej leży w dłoniach, jeśli go tak w ten sposób trzymamy, zupełnie jakby wizualnie też wygląda lepiej. Można z nim po prostu wszędzie pójść, wszędzie go zabrać, można go nie nagrywać z ręki w ten sposób i w ogóle się ta ręka nie męczy, ale o tym praktycznych wrażeniach za chwilę. Skupmy się na samym korpusie. Ten korpus jest bardzo fajnie wykonany, świetnie leży w dłoniach. Tutaj z przodu mamy taką elegancką strukturę, troszeczkę jest też z tyłu. Wyprofilowany fajnie grip, to jest naprawdę ładnie skrojony aparat, który po prostu może się podobać. Bardzo prosta forma. Sony ZV-E10, jeśli chodzi o ergonomię, wygląda niemalże identycznie jak ZV-E1. To jest prawie ten sam korpus z jakąś małą jedną różnicą. I tak patrząc od góry, bo tutaj jest najwięcej zmian, widać po lewej stronie złącze gorącej stopki, cyfrowe, w którym możemy podłączyć mikrofon bezprzewodowo i mieć najwyższą cyfrową jakość dźwięku. Do tego tak także trzykapsułowy główny mikrofon stereo całkiem przyzwoitej jakości. Po prawej stronie jest nowa dźwignia, którą przełączamy tryby pracy foto, wideo, SNQ do nagrań w zwolnionym tempie. Jest także duży przycisk z czerwoną obwódką, który oczywiście służy do tego, aby włączać, wyłączać nagrywanie wideo. Obok niego jest też duża wystająca tarcza, służąca do zmiany podstawowych parametrów, jak na przykład czas naświetlania. Jest także mniejszy przycisk C1, którym włączamy tryb rozmycia tła, bądź aby wszystko było ostre w kadrze, taki uproszczony tryb jak poprzedniku. Zmiany są także przy spuście, w którym mamy dźwignię on-off, a także drugą dźwignię służącą do zmiany zooma, do zoomowania, do oddalania, jeśli obiektyw ma taką funkcję power zoom, tak jak kitowy obiektyw drugiej i pierwszej generacji, no to wtedy możemy sobie tym zoomem dosyć płynnie sterować. Z tyłu klasyka, są przyciski wszystkie pod ręką, jest też tarcza z przyciskiem w środku. Szkoda,
szkoda troszkę, że te przyciski nie są bardziej wypukłe. One są oczywiście inaczej oznaczone, ale wolałbym, aby jeden był bardziej wklęsły, drugi bardziej wypukły, tak aby móc bez patrzenia rozpoznać, który jest który. Podobnie jak w pełnoklatkowych, już bardziej zaawansowanych aparatach Sony, ale mimo wszystko całość tej ergonomii jest niezwykle prosta, jest intuicyjna i oceniam ją bardzo, bardzo pozytywnie. Z boku mamy klapki i tutaj oczywiście złącza. Z pośrodku mamy kartę SDHC, pojedyncze złącze zamykane na taki zatrzask. No i tutaj u góry zasilanie przez USB-C, transfer danych. Mamy też mini jack na mikrofon. Fajnie, że jest to czerwona obwódka tutaj, więc nie pomylimy, który jest który. A pomylić możemy, gdyby to nie było czerwone, ponieważ na dole mamy drugi mini jack do słuchu, też wielki plus za to. No i mikro HDMI. Tyle jeśli chodzi o budowę. A co w środku w tym aparacie, co jest chyba najważniejsze? Mamy tutaj matrycę APS-C, o czym już mówiłem, ale nie jest to ta sama matryca, która była w poprzedniku. To był jeszcze sensor chyba z A6000 czy 6600, nie pamiętam. W każdym razie leciwy sensor, ok, ale ogólnie ten stary aparat po prostu był taką troszeczkę odgrzewanym kotletem, czyli takim A6000 w nowych szatach. On miał masę ograniczeń, a tutaj jednak mamy nową technologię i jest to sensor APS-C o rozdzielczości 26 megapikseli, który znajdziemy dokładnie ten sam w Sony FX30, w Sony A6700. Do tego mamy tutaj najnowszy procesor obrazu. No i to wszystko sprawia, że ten aparat radzi sobie pod względem jakości obrazu naprawdę świetnie. Ale o tym przekonamy się bezpośrednio, bo ja zabieram ten sprzęt na spacer i resztę tego materiału nagram już w terenie prosto z tego aparatu, żebyście sami mogli ocenić jego jakość obrazu, stabilizację, pracę autofokusa i inne takie rzeczy. Zabrałem Sony ZV-E10 Mark II na taki krótki vlogowy spacer, aby wam trochę pokazać w praktyce, jak ten aparat sobie radzi. W tej chwili nagrywam w trybie stabilizacji standardowej z nowym kitowym obiektywem, bez stabilizacji cyfrowej. Mamy tutaj płaski profil S-Log 3 Cine. No i całość jest pokolorowana. Poprzedni materiał o ZV-E10 nagrywałem w całości w standardowym profilu wideo. I to już mam może troszeczkę powiedzieć o tym, jaki to jest aparat. Ponieważ w starym mieliśmy tylko 8 bit, więc płaski profil nie miał tam do końca sensu. Tutaj mamy 10 bit 422 w kapitalnej jakości, więc tutaj w tym aparacie stosowanie płaskiego profilu ma ogromny sens. Park Wschodni we Wrocławiu, popatrzcie jak tu jest dziko. Niby to park, ale prawie jak las. Kiedyś spotkałem tu wydrę, gdzieś tam sobie taplała się. Pierwsze co pewnie zauważyliście, no to jak ten obraz jest stabilizowany. W tej chwili stabilizacja działa tylko ta wbudowana w obiektyw kitowy 1650 OSS2. Jest to tryb tak zwany standard, ale oprócz tego możemy też włączyć stabilizację aktywną, która nam kropuje 1.5, przecina nam obrazek, no ale powoduje, że obraz powinien być nieco bardziej płynny. Tak to wygląda w trybie stabilizacji aktywnej. Jak widzicie, na tych 16 mm, które standardowa APS-C zamienia w około 24 mm, mamy jeszcze 1.5 razy krop, więc robi nam się z tego jeszcze węższa ogniskowa. No i jak widzicie, ja jestem maksymalnie wysunięty teraz, nie jest to komfortowe, więc ten kadr też jest trochę za wąski do takiego vlogowania gdzieś tam z ręki. Lepiej to się sprawdza w innych zastosowaniach. No ale widzicie, że też ten obraz powinien sobie lepiej radzić, być bardziej stabilny. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda gdzieś tutaj po bokach, czy nic tam nie lata. Ja zauważyłem, że ta stabilizacja najlepiej sobie radzi nie w takim vlogowym wydaniu, tylko bardziej właśnie jako taki birole, gdzieś tam pokazanie krajobrazu, czy jakichś produktów, czy sytuacji, którą nagrywamy. Wtedy sobie powolutku gdzieś tam obracamy ten aparat i to wygląda naprawdę, naprawdę płynnie. Jeśli podczepiamy obiektyw niestabilizowany, no to oczywiście tej stabilizacji w szkle nie mamy. Wyłącznie jest stabilizacja cyfrowa. No i tu robi się problem, ponieważ znowu przy takich delikatnych ruchach, obracaniu jest ok, ale jeśli bardziej gdzieś tam ruszymy tym aparatem, ta matryca wyczuje duże drgania, no to widać niestety. I to nie jest... To jest taka cyfrowa próba naprawy, więc to jest takie dziwne, jakby takie artefakty się pojawiają, jak w każdym aparacie, jak w wszystkich aparatach, które mają tylko cyfrową stabilizację. No i tam rzeczywiście bym z tym uważał.
Dobra, wracam do trybu standardowego, a przy okazji powiem wam też, że nagrywam to mikrofonem zewnętrznym Sony, tym malutkim, którego nazwę teraz widzicie na ekranie. On jest podpięty cyfrowo, żadnych kabli, ma nałożoną osłonkę przeciwwiatrową, czułość na 5 na stałe i centralnie na wprost mam zbierać mój dźwięk, więc zobaczcie, jak to wygląda. Mówiąc jeszcze o stabilizacji aktywnej, warto dodać, że jest ona generalnie bardziej skuteczna i wydajna niż w poprzedniku. Zauważalnie lepiej sobie radzi, a to też z tego względu, że ma większy obszar do jakby zjedzenia, do wykropowania. To jest ten obszar, w którym ta stabilizacja sobie zabiera po to, aby lepiej przewidzieć, czy też lepiej ustabilizować ten obraz, no bo on gdzieś z reguły najbardziej jest widoczna to po bokach, właśnie w rogach, więc no jakby kropując, on po prostu jest w stanie lepiej sobie z tym poradzić i to się rzeczywiście dzieje. Tutaj też warto wspomnieć, że poprzednik w 4K 60 w ogóle nie miał, a tutaj taką opcję mamy, więc też jest to wielki plus. W 4K 30 ten krop był na podobnym poziomie i tutaj sobie radzi on lepiej. Także już na tym etapie widzicie, co tutaj ucięto w porównaniu do A6700. No nie ma stabilizacji matrycy, więc trzeba się posiłkować innymi formami stabilizacji. Jeśli nam to nie przeszkadza, bo na przykład nagrywamy statyczne ujęcia, nie ma problemu, nawet lepiej, bo nie musimy za nią płacić. Ale jeśli chcemy nagrywać takie vlogi, gdzie dużo chodzimy, gdzie dużo się dzieje, no to tutaj ta stabilizacja, no przynajmniej stosowałbym stabilizowane obiektywy, których trochę w systemie Sony jest. Pomówmy jeszcze chwilę o matrycy, która jest tutaj głównym elementem tego aparatu i czymś naprawdę wyjątkowym, bo ten aparat ma parametry, których nie powstydziłby się jeden o wiele droższy aparat z wyższej półki, czy nawet pełnoklatkowy. Przede wszystkim mamy tutaj tryby 4K do 60 klatek na sekundę. W żadnym z tych trybów nie mamy żadnego kropa. To wszystko jest dokładnie ten sam kąt widzenia, co jest kapitalną informacją. Oprócz tego w każdym z tych trybów mamy oversampling, tyle że z różnych parametrów. Korzystając z 4K 60, 50 klatek na sekundę, mamy oversampling z 5-6K, natomiast do 30 klatek na sekundę w 4K mamy ten oversampling z 6K. Zatem w każdej jakby klatkarzu jakość obrazu jest naprawdę bardzo dobra, jak na sprzęt tej klasy w szczególności, bo pamiętajmy, że jest to jednak sprzęt dosyć tani, jak na świat aparatów czy kamer. Oprócz tego w każdym z tych trybów możemy mieć obraz 4.2.2, 10 bit, w jakości w kodeku All Intra albo Long Gop, w H.264, H.265, więc pełen zakres możliwości, który możemy wykorzystywać sobie do produkcji wideo na naszego YouTube'a, na Instagrama czy gdziekolwiek indziej. Ale to są parametry, których naprawdę, jak mówiłem, nie powstydziłby się nie jeden zaawansowany aparat wideo, nawet nie sprzed kilku lat, tylko z dzisiaj, po prostu. To są naprawdę topowe parametry. Mówiąc jeszcze o jakości obrazu, no zobaczcie, że tutaj jakość tego obrazu jest kapitalna. Ona jest wręcz, bym powiedział, taka filmowa. Szczególnie właśnie gdzieś tam w jakichś nocnych ujęciach, kiedy jest ładne światełko, no to tutaj można z tej matrycy wyciągnąć coś fantastycznego. Podobnie jak w FX30 czy A6700, te sprzęty właśnie oferowały taki kinowy, fajny look, który nie do końca jest oczywistością w aparatach Sony. Oprócz tego w tym aparacie mamy też inne filmowe funkcje, czyli na przykład kompensacja oddychania obiektywów, która działa naprawdę nieźle. Oczywiście nie redukuje zupełnie tego efektu, ale myślę, że redukuje go w takim stopniu, żeby on kompletnie nam nie przeszkadzał. No i oprócz tego mamy tutaj też dwa razy szybszy odczyt z matrycy, dzięki czemu rolling shutter jest o wiele, wiele mniejszy. On znowu dalej jest, ale nie jest aż tak zauważalny i nie przeszkadza nam tak bardzo jak ZV-E10. Kiedy spojrzymy na funkcję autofokusa, to tutaj znowu mamy tam 94% pokrycia kadru. Jest to autofokus hybrydowy, w poprzedniku było 84%, więc jest trochę szerszy kadr, ale w praktyce to pokrycie nie robi jakiejś, moim zdaniem, wielkiej różnicy. Różnicę, moim zdaniem, robi jego skuteczność, ponieważ tutaj mamy wprawdzie autofokus bez chipa sztucznej inteligencji, ale myślę, że do takich prostych nagrań to naprawdę nie robi aż takiej wielkiej różnicy, z tego względu, że ten autofokus działa sobie naprawdę dobrze, intuicyjnie. Oczywiście to nie jest ten poziom, co w tych najlepszych aparatach Sony, ale znowu, do takich zastosowań amatorskich, YouTube'owych, podróżniczych,
w zupełności wystarcza. Popatrzcie, ja sobie tutaj testowałem, nagrałem obraz z aparatu. Zobaczcie, jak naprawdę szybko, błyskawicznie on wykrywa te wszystkie twarze, wykrywa oczy, skutecznie śledzi obiekty. Możemy sobie też ustawić poziom czułości, poziom szybkości tego autofokusa, więc no, funkcje, których jesteśmy przyzwyczajeni, z naprawdę dużo droższych, lepszych aparatów tutaj są i ten autofokus nie sprawia praktycznie żadnych problemów, w szczególności jeśli nagrywamy samego siebie, tak jak ja teraz. Jestem też wielkim fanem tego, że możemy sobie ten aparat po prostu przełożyć w pion i całe menu, cały layout dostosowuje się do nagrywania w pionie. I potem oczywiście w komputerze czy w smartfonie mamy już pionowe wideo. Ja tutaj robiłem trochę takiego backstage'u dla kolegi w ramach testów, żeby właśnie zobaczyć, jak się z tym sprzętem pracuje. No i powiem wam szczerze, to do nagrywania rolek to jest kapitalne narzędzie. Ja w ogóle widzę ten aparat właśnie nie jako do końca jakiś sprzęt, który będzie nam służył do robienia pracy dla klientów, takich, wiecie, droższych rzeczy, ale właśnie jako taki sprzęt typowo pod social media, jako sprzęt, który nam zastąpi albo rozwinie możliwości smartfona bardzo w prosty sposób. To jest jego, moim zdaniem, główna zaleta. Ja też bardzo doceniam cały ekosystem Sony do nagrywania wideo w taki prosty sposób, no bo właśnie ten mikrofon bez kabli, różne obiektywy, ja też mam ten grip ze sobą, który jest również statywem, jego mocowanie, trzymanie, to, że możemy sobie tam włączać, wyłączać nagrywanie, sterować różnymi rzeczami, czy na przykład zoomem, to jest bardzo fajne rozwiązanie, które no, wszystko razem po prostu pasuje, no i taki zestaw, nawet z jednym czy z dwoma obiektywami, możemy sobie włożyć do małej torby, takie jak ja mam tutaj Peak Design, i po prostu z tym chodzić gdziekolwiek. To waży kilkaset gramów, więc no naprawdę nie jest żadną przeszkodą do tworzenia i to naprawdę otwiera taką kreatywność. To, że ten sprzęt nie jest wielki, ciężki, trudny, tylko po prostu sobie go bierzemy, wciskamy nagrywanie, mamy coś tam ustawione już wcześniej i działamy. Nie myślimy nad milionem ustawień, nad tą całą guzikologią, bitrate'ami, nie wiadomo czym tam jeszcze, tylko po prostu tworzymy i w czymkolwiek to byśmy nie nagrali, w jakim formacie, to ta jakość i tak jest bardzo, bardzo dobra. Moim zdaniem Sony ZV-E10 Mark II jest o wiele lepszym aparatem niż jego poprzednik, który, no powiedzmy sobie szczerze, był tani, ale był troszeczkę takim odświeżonym kotletem. Stara technologia pakowana w nowe body, w prostsze body. Tutaj ta technologia jest nowiutka. To jest Sony ZV, Sony FX30, Sony A6700, który jest oczywiście pozbawiony pewnych elementów, takie jak stabilizacja obrazu w matrycy, jak wizjer. Natomiast to, co najważniejsze, czyli jakość obrazu, kompaktowe rozmiary, prostota i przebogate funkcje filmowe tutaj są. Zatem ta cena, nieco wyższa niż w poprzedniku, jest absolutnie uzasadniona moim zdaniem. W tej cenie około 5000 zł nie mam wątpliwości, że do nagrywania na YouTube'a, na social media, do tworzenia tak zwanego contentu, czy w podróże, ten sprzęt jest chyba numerem jeden obecnie na rynku, jeśli go jeszcze sparujemy z jakimś dobrym obiektywem, stabilizowanym obiektywem i fajnym mikrofonem, no to mamy tutaj rewelacyjny zestaw. Dzięki wielkie, że jesteście z nami na tym kanale i że obejrzeliście ten materiał do końca. Kupujcie Sony ZV-E10 Mark II, bo moim zdaniem to po prostu najlepszy aparat w tej klasie do tego, do czego został stworzony. Linki do przesprzedaży czy do sprzedaży znajdziecie tutaj w opisie filmu i zapraszam Was do salonu Fotoformy w Warszawie oraz we Wrocławiu, a także oczywiście do sklepu internetowego, gdzie znajdziecie najlepsze oferty na sprzęt Sony oraz wszelkich innych marek. Ja się nazywam Krzysztof Wasel, dzięki wielkie za ten materiał i do zobaczenia, cześć!